Przedstaw się i powiedz, jaki program zagrałeś. Nazywam się Antoni Figurski, jestem studentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesora Wojciecha Koprowskiego i wykonałem Poloneza D-dur Emila Młynarskiego z opusu 4 oraz fantazję koncertową na tematy z Porgy and Bess George'a Gershwina, zaaranżowaną przez Igora Frołowa. Gratulujemy występu i zadamy dwa pytania. Co czułeś, będąc na scenie? Sporo stresu, bardzo, bardzo sporo stresu, ale to było też spodziewane. Więc i sporo radości przyszło z tego, że już mogę tutaj wystąpić, że mogę się komuś pokazać z tym, co umiem. Czasami z tym, czego nie umiem, a w każdym razie z tym, co mam muzycznie do powiedzenia. Więc takie bardzo, bardzo mieszane odczucia, chyba z przewagą tych pozytywnych. Jak zaczęła się twoja historia z graniem? Czy to ty chciałeś grać? Czy może ktoś cię do tego zachęcił? I ile miałeś wtedy lat? Zaczynając grać, miałem 7 lat, czyli tak normalnie od pierwszej klasy podstawówki. A skąd skrzypce? Zdania są podzielone i chyba jak dotychczas nie doszliśmy do tej odpowiedzi. Po prostu mały Antoś uparł się na skrzypce i tak jakoś zostało.